Miejsce do spania z liści. A tutaj w sumie trzeba im dać. A? Coś takiego nie będzie. Teren już bardziej odpowiada. Przyroda. Można wodę zrobić? Wiecie, teren. W dół. Woda, właśnie. A tu troszkę wody dać. Tylko obniżę trochę teren. W tym miejscu. O, i dałbym tu wodę. Radę tak? O, jest git. No. Fajnie. A jest i woda. Fajnie, najpierw trzeba zrobić samemu dziurę. Rozmaicenia. Rozmaicenie żywieniowe. No, no czekajcie, trzeba startować. Teren trzeba jeszcze troszkę poprawić. Rozmaicenia żywieniowe. No dobrze jest. Dozorca. Jedzenia nie ma dla niedźwiedzi. Dobra, przyroda. Żeby było im jeszcze jakąś roślinność, nie? Niedźwiedzie to bardziej... O, jakieś skały. Może nie takie brzydkie. Tutaj nad wodą. Takie te. Wybieg. Urozmaicenia. Wodny karnik skrzynkowy. I wpyknę im. A. Karmik jest za płytko. To kij z nim. I wlazł do wody. Pływa. A muszę im dać to urozmaicenie żywieniowe. Trudno, trzeba wykopać głębiej. Się tu nie kopię to. Czekajcie, trzeba wodę na chwilę usunąć. A, wait. Tego, że tutaj jest ten, to do spania, nie? Teraz. No, może być. Aż tak jeszcze bym tutaj może troszkę niżej to zrobił. No. Zaraz utopię tego niedźwiedzia tutaj. Zabrałem mi wodę. Spokojnie, zaraz będzie woda. Już jest woda. Tyk. Co się stało? Porwali mi niedźwiedzie. Widzieliście to? To usunę. Czekajcie. Jak usunąłem, to możemy ten teren troszkę poprawić tutaj. No tą wodę trzeba za każdym razem usuwać, to jest trochę głupie. Dobra. No i teraz. No jak karmnik jest za płytko. Panie, jak to głęboko ma być tam? Jeszcze raz. Panie, zrobię tutaj jedną dziurę taką, bo mieli kurde nurkowanie.
i tam to wrzucę. Rybiek. O, karmik jest gotowy. Wezwij dozorcę. Do roboty. Ile ludzi tu jest w ogóle? Czekajcie, tym jeszcze trzeba by było się zająć. Rozmaicenia żywieniowe. Nie ma jedzenia tutaj. Znowu. Miska na wodę, tylko potrzeba w dwóch miejscach, skoro to jest ten. Że to jest tak duży teren otwarty. Prawodociągowa. Wiecie co mi się też wydaje? Nie, bo prąd tu chyba jest normalnie. Nie wiem. A? Trwałe schronienie, teren jest git. Pawek. Na zabawki jakieś. Inaczki? Zabawki. Czemu nie ma żadnych zabawek w ogóle? Woda do wspinania się. Rampa do wspinania się. Nic nie ma. Dla zwierząt. Inspektor zaraz przybędzie. To nieźle. Panie, inspekcja, tak szybko? Jeszcze nic nie mam gotowe tutaj. Nie by było też lampy tutaj móc postawić. Równictwo. Oświetlenie jest. Lampa uliczna. Ciemno jak nie wiem tutaj. I tak jakoś za rzadko te lampy. Wait. Bo ta lampa była u misiów. Tam. No już przyszli ten. Przyjdą mi sprawdzić zarobki moje. Oczywiście. Panie, zarabiasz pan? To nowy podatek. Niedźwiedziowe plus. Pewnie wszystkie lampy się palą. Naprawdę muszę wszystkie ręcznie włączać? Mam nadzieję, że one później się wyłączą same, nie? Podatek od misia zapłacony? Pewnie nie. Co to za podatek od misia? Chyba trzeba im schronienie jeszcze zrobić. Schronienie żywieniowe. Żywność odpowiednia. Wybierz wybieg. Niby trochę stąd widać. I co? Nie widzą niedźwiedzia? O, come on. Już widać od razu, że tu jest niedźwiedź. Teren. Układ terenu jest nieodpowiedni. Trawa. Mniej długiej trawy, tak? Okej. Okay. Przyroda. Roślinność.
Jak się tutaj bierze? W terenach? Trawa? Malowanie? Trawa długa, trawa krótka. O, piasku więcej. Zrobimy im plażę. Za dużo krótkiej trawy. No co jest? Gdzie te niedźwiedzie są? Męczące. Dziękuję. Dobranoc, Kasper, tylko dzięki, że wpadłeś. Cześć. Nie za późno kolację? Nie, no jadłem już. Wcześniej. Ale tam coś małego można przegryźć jeszcze, nie? Czego tu nie ma jedzenia? Czemu to nie ma jedzenia? Będą się parzyć. Co to znaczy? Dziękuję, Mika. Cześć, cześć. Nie, rzadko jem tak późno, wiecie? Naprawdę rzadko. Czekajcie, oni jeszcze urozmaiceń nie mają. Na razie się niedźwiedziami zacząłem zajmować. Tu się niby gdzieś żywność dla nich ustawia. Ale nie mogę tego znaleźć.
Beste Mioma, Pripal. Siano, sei Sheila Adompte. Jakoś pożywienia. Karma klasy 1. O, jest. Urozmaicenie żywieniowe wskoczyło. Już tego jedzenia dalej nie ma tutaj. Nie mam pojęcia, co jest. O, jest jedzenie w końcu. Podwodny karmnik wskoczyło. Tu jeszcze nie ma. Dozorca to się leni, jak nie wiem. Mi się wydaje, że muszę jeszcze jednego zatrudnić. Oni nie ogarniają. Dobra. Teraz tak. Z niedźwiedziami wszystko ok jest. Rozmaicenie. No nie mają jeszcze zabawek tylko. Nie wiem, co mogę im dać w takim razie. Nie ma zabawek. Czemu nie mam zabawek? Można je jakoś kupić, czy co? Tylko do wspinania, no ale to dla niedźwiedzi to niezbyt chyba. Takie rzeczy. Dajmy tutaj coś takiego. Dobra. I dalej zero. Co jest? Wybieg. Ze stanem środowiska. Temperatura. A, bo tu... Dobra, już wiem czemu. Czemu? No właśnie. Tutaj też trzeba ustawić to. Niech będzie tutaj ten 2 stopnie. Dobra, już temperatura się tutaj wyrówna. Jeszcze jedno trzeba będzie... Jedno trzeba będzie tutaj. Teraz tak. Dobra. Nie no, trochę przesadziłem. 10. No cześć, dobranoc. Dzięki, że wpadłaś. Dobranocka. Cześć. Dobra. Głód. Duża taca na karmę. Nie wiem, czemu oni na tą tacę. Wiecie, usunę to. Jest miska na wodę. Wybieg. Żywieniowy. Ratunek. Niedźwiedź grizzly. O, jest. Mała taca na karmę.
A, i rura wodociągowa, coś takiego, tak? I to jest nieodpowiednie. Tutaj, wezwij teraz dozorcę. Nie wiem, co z tymi zabawkami, to jest jakieś dziwne. Zabawki. Niedźwiedź gryzli, nie? Ty tam nie mam ani jednej zabawki w tej grze. Co mam im dać, jak tu nie ma zabawek? Dziwne. Człowieka? Myślisz, że ono się bawi człowiekiem? Da się wrzucić kogoś? O. Edukacja oczywiście na zero. Niedźwiedź grizzly. O. Edukacja powinna wzrosnąć im. 19%, no to trzeba więcej. Bardzo fajne to jest w sumie. Jeszcze jedną informację taką wrzucimy. Tyk, niedźwiedź. Co tu jeszcze mamy? Lice informacyjne. Tak. Edukacja zawsze jest niska. Edukacja. Zero. Wszyscy tu się tłoczą. Może zły pomysł te automaty tu stawiać, ty. Czekajcie. Więcej budek potrzeba na jedzenie. Nie mają gdzie ten, gdzie tego kupować wszystkiego. Postawimy jeszcze jedne automaty, nie? Może tu jeszcze? Dobra. Czyni żarcie dla niedźwiedzi. Inspektor opuszcza zoo. Czyli był tutaj jakiś inspektor już. Panie, ile to jest roboty z jednym wybiegiem? Może jest tak, takie, tak, że ten... Czy nie za dużo mamy tutaj zwierząt? Zobaczmy. Bizony może. Bo nie wiem, co może żyć z tamtym. Bongo. Brzmi ciekawie. Tutaj partnerów. Może gnu. Będę mieć wszystko gotowe, no ale nie mam tyle pieniędzy, żeby było wszystko gotowe. O, strusie. Jest kobitka.
Zło, mało gotówki. Mało gotówki, co mam powiedzieć. A, toalety jeszcze nie zrobiłem. Ty, miałem toalety zrobić. Pamiętam już. Toalety. Małe toalety. Oczywiście płatne będą. Nie można zrobić płatnych? O, jest. Płatne. Czuję pragnienie. Muszę iść do toalety. A, no właśnie ten. Już jest zrobione, że do toalety. Tłok jest. A, czyli jest za dużo... Za mało punktów. Panie, nie stać mnie już na kolejne te... Idźcie sobie do automatu. Nie stać mnie na kolejne. No na żarciu i na kiblach zarobek. No zwierzęta ich nie interesują. Mamy strusie. Nie mówić, ale jak z tego jedzenia w końcu tutaj nie przyniosą... To jest do strusia dopasowane. To też do strusia. Dobra, jest woda. Czyli tak. To jest do usunięcia, bo to jest na strusie. A żeby takiego bawoła. Bawół afrykański. Wybieg. Żywność. Co to jest? Stację. Bawu. To był afrykański, tak? Takie koła na karmę muszą być. O. No i teraz. Dawaj tu dozorce pilnie. To jest z moimi finansami. Podatki. Przychody 12 tysięcy. Wydatki bieżące. Kurczę, czekajcie. Tego przychody są najlepsze. Ze sklepów. Kurde, panie. Ja zaraz tu zbankrutuję. O, skarbonka. Dajcie, panie, donate'a na ten, na zwierzęta. Dajcie donate'y. Ten zysk minus 5k. Ty, no trzeba chyba ten. Bilety są za tanie. Ludzie uważają, że bilety są za tanie? Proszę bardzo. Już będą droższe. Dorosły za 11 dolków. Idealnie. Już naprawiłem błąd. Mało gotówki. Teraz wezmę drugą pożyczkę. Z kitu muszę wziąć drugą pożyczkę. Kij biorę drugą. Dlaczego? Dlatego, że jak postawię kolejny punkt z jedzeniem, to będzie dwa razy więcej tego. Dwa razy więcej hasiku z jedzenia. Patrzcie. Ludzie chcą jeść po prostu. O. I tu. O. I teraz od razu kolejki spadną, a tu będzie ten. Ja teraz tak, jeszcze bo ja tu chyba mogę ceny podnieść, czy nie? Nie, nie mogę. Ceny, są ceny. Synchronizuj. Hmm.
Okej. I tutaj cyk, ceny. Synchronizuj. Burger szefa 12,20. Teraz za drogie bilety? No naprawdę, bilety są za drogie. No to na 9 ustawimy. I tyle. Więcej nie obniżam. I z tym. Nie, bo najgorsze jest to, że te pożyczki trzeba spłacić. Już mam na minusie. Nice. Panie, zaraz zbankrutujemy. Jedzenie drożej trzeba dać. Dobra. Damy na 8. Niech będzie i troszkę dłużej będzie zoo otwarte. W czwartej. Wiem, że coś mi się wydaje. Na przykład lampy. Za lampy ja płacę za dużo. Nie, no kurczę. Nie, no. Nie płacę. Wcale. Za dużo. Bilety są za drogie. Nie są już za drogie. Już poprawiłem. No jest na plus. Finanse, a i tak mi wychodzi w minus, nie? Ja, ale przychody mi spadły strasznie. Może przez te sklepy, że te ceny się tak zmieniły. Muszę iść do toalety. No są toalety przecież. O, toalety drożej. Dokładnie. Za dużo śmieci. No to mandat, 500 zł za ten, za śmiecenie. I tyle. Czekajcie, przyspieszymy. Jak zbankrutuje to kij, trzeba będzie zacząć od nowa. Chyba. I tyle. Zysk w tym okresie, minus 115. I to jest niepotrzebne w ogóle, w takim razie. Na przykład. I to też nie. Dlatego, że oni kupują tutaj i tak. Automaty się opłacają w miejscach, gdzie nie ma tych po prostu. No. Dobra. Co się dzieje? Czeka na pomieszczenie socjalne. A nie. A nie. Nie denerwuj mnie pan, dobra? Dobra, wychodzimy na plus. Kurde, pożyczka wpadła. Ten, spłata pożyczki chyba wpadła. No cóż, nie mówi. Dobra, to powiem wam tak. Zapiszemy tutaj.
Ja postaram się ogarnąć to, ale no niestety trzeba już kończyć. Postaram się to ogarnąć tutaj, wyrównać tą cenę, za dużo nie budować. No i na następnym streamku najwyżej to trochę dalej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.